Tu też nie mam wielkiego wyboru. Albo jestem skuteczny pozytywnie, albo negatywnie. Co wybieram? Pozytywnie. Wszyscy wybierają pozytywnie. I tak ma być. Rzeczywiście. Ale jeżeli jest alternatywa, że jestem skuteczny negatywnie albo bezradny, co wybieram? Skuteczny negatywnie. Dla bezpieczeństwa tak trzeba. Ze świadomością, że tak naprawdę to ja zepsułem sytuację. To ja spieprzyłem już wcześniej. Ja byłem nie dość przygotowany i pretensje mogę mieć tylko do siebie. Ale stoję przed wyborem. Albo tu i teraz stracę kontrolę nad psem, albo jestem skuteczny. Nawet jeżeli to musi być kolczatka. Patologią byłoby, według mnie, szukanie trudnych sytuacji, kiedy pies nie jest do tego gotów i poniewieranie nim, szarpanie. To znaczy, to jest gadania i gadania, bo to wiąże się z metodą, z metodami ćwiczeń, z metodami szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że jeżeli sam szukam okazji do sytuacji trudnych i nie patrząc na to, co czuje mój pies, poniewieram go, szarpię, wyżywam się na nim, czy kolczatką, czy łańcuszkiem, to uważam, że to jest przesada, to jest patologia. Ale jeżeli jestem w sytuacji, nie planowałem sytuacji tego typu, zaplanowałem spokojny spacer w miejscu delikatnym, słabym, nic się tam nie dzieje, takie odosobnione miejsce. I nagle mnie zaskakuje sytuacja. Nie przewidziałem tego. Ale nie wszystko jestem w stanie kontrolować w życiu. I zaskakuje zarówno mnie, jak i mojego psa. I mój pies nie jest gotów na taką sytuację. I reaguje w sposób niebezpieczny. To muszę być skuteczny. Muszę mieć możliwość opanowania tego. Jeżeli mam możliwość odejść, zwiększyć dystans od problemu, okej, ale nie zawsze mogę. Zwłaszcza jak mieszkam na osiedlu, jak jest to, są to jakieś uliczki osiedlowe, z jednej strony płot, z drugiej strony jezdnia ruchliwa, jest naprzeciwka, idzie pies, no i teraz jestem w połowie uliczki, albo muszę zawrócić, a z drugiej strony też już idzie pies, bo tam sąsiad też już wyszedł. I z jednej strony, i z drugiej strony mam psa, no i takie sytuacje życiowe się zdarzają. I teraz, jak mam stracić kontrolę, na przykład idąc humanitarnie w szeleczkach czy w jakiejś obruszce, to wolę jednak założyć, jak trzeba, to łańcuszek czy jakiś dławik, czy nawet tą kolczatkę na jakiś czas, ale przede wszystkim zadaniem moim jest jak najszybciej wziąć się do pracy, zapracować na swój wizerunek, na swój autorytet i wtedy nie będę musiał używać silnych bodźców. Tak samo jak i obroża indukcyjna nie będzie mi do niczego potrzebna, jeżeli ten pies będzie współpracował na bazie głosu i gestów i tak dalej, i tak dalej. Także to są zawsze indywidualne kwestie. No tutaj bardzo ważne, chciałbym obalić mit pozytywnych metod szkolenia psa. To jest źle rozumiane. Chciałbym, żeby, bo często, za często przychodzą do mnie właśnie ludzie z psami z problemami za późno. Znaczy za późno, no na tyle późno, że dużo więcej ich to kosztuje i nie mówimy o pieniądzach, tylko mówimy o pracy, o emocjach, o nerwach i tak dalej i o problemach w życiu codziennym. Mianowicie, tak jak nie ma bezstresowego wychowania dzieci, to jest źle rozumiane. Jak można w sposób bezstresowy wychować, przygotować człowieka do życia pełnego stresu? Nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że sama definicja stresu, przecież to jest każde wytrącenie z równowagi, to jest stres. Więc to odpowiedź, recytacja wiersza, to jest stres. Rywalizacja sportowa, to jest stres. Różnego rodzaju i przyjemności, i nieprzyjemności to jest stres. Tylko właśnie, może być stres pozytywny, może być stres negatywny, może być długotrwały, może być krótkotrwały, intensywny. Jak rywalizacja sportowa, setka, no to krótkotrwały stres. Jak biegnę sprint na setkę, to tam spoko. Stres krótkotrwały. Silny, no zależy jaka jest stawka, nie? Jak wysoka, to silny stres. Jak słaba, to wygram, przegram, to nie ma problemu, nie? Natomiast jeżeli to jest maraton, ultramaraton, to ten stres jest długotrwały, trwa ileś godzin tak naprawdę. I znowu stawka, słaba stawka, prestiż, to ja tam będę 6. czy 16, spoko, ukończyłem to całe szczęście, to jestem szczęśliwy, nie? No ale jak stawka idzie o miliony, to ten stres będzie zupełnie inny wtedy, bo stawka jest inna, nie? Życie. To tak samo z psami. Nie ma czegoś takiego jak pozytywne metody szkolenia. Można psa nauczyć pewnych zachowań w sposób pozytywny, tak, ale wychować pozytywnie nie ma takiej opcji. Wystarczy sobie uświadomić, że nie ma na tym świecie ani jednego psa wychowanego metodą pozytywną.
mimo że 90% szkółek reklamuje się pozytywne metody szkolenia. Na czym właśnie polega pozytywne wychowanie? W skrócie, bo mamy mało czasu. Umarliby przy tych komputerach. Tak jak i u nas. Czyli taki miękki chów? Jak się teraz dzieci chowa? Trochę niekoniecznie, tylko mądre stopniowanie. Bardziej tak. Z tym, że... ja mówię o tym pozytywnej szkole wychowania. Tak. Skąd się bierze. Tak? Tak jak i u nas. Wiąże się to z tym, jak się uczymy. Jeżeli konsekwencje moich zachowań będą pozytywne, to chętnie to powtarzam. Im bardziej pozytywne... Co ci sprawia przyjemność? Wchodzi. Tak, niesie za sobą, tak jest, niesie za sobą pozytywne konsekwencje, kasa, doznania jakieś różnego rodzaju, no to chętnie to powielam, no bo dążymy do tych odczucia przyjemności. Z kolei, jeżeli jakieś zachowania przynoszą efekt niepożądany, negatywny, są nieprzyjemne, są bolesne na przykład i tak dalej, to staram się tego unikać. Im bardziej przyjemne, tym bardziej się angażuję w tą stronę, no a znowu im bardziej nieprzyjemne, tym gorliwiej unikam. I się boisz. Tak jest. Więc nie umarciam się. Na tej podstawie wymyślono według dawnych opracowań 4 metody szkolenia psów, według nowszych to jeszcze 5 się pojawiło, ale tak naprawdę zgodna jest tylko jedna z naturą. I nie działa. Ta jedna działa. I to jest niestety ta stara metoda, idę tak na skróty, tak szybciutko, to jest metoda kontrastowa. Natomiast metoda pozytywna polega mniej więcej na tym, że tak staram się sterować życiem mojego psa, żeby nie miał okazji zachować się w sposób niewłaściwy, niepożądany. Natomiast za każde dobre zachowanie, nie wiem czy mogę, zajebiście płacę. Po prostu wynagradzam tak, żeby ten pies do końca życia wiedział, że mu się bardzo opłaca tak zachowywać w przyszłości. Rodzi się od razu pytanie, no dobra, ale co w sytuacji, kiedy jakiś błąd się pojawi, bo przecież nie jestem w stanie tego wszystkiego upilnować, całego świata nie upilnuję. Co wtedy? No według tej metody nic, to znaczy na pewno nie mogę mieć pretensji do psa za błędne zachowanie, mogę mieć pretensje co najwyżej do siebie, że dopuściłem do sytuacji, do której mój pies jeszcze nie był przygotowany. Okay? Nie wiedział, jak się ma zachować, popełniał błąd, więc się nie złoszczę, nie wściekam, broń Panie Boże, ignoruję złe zachowanie, szybciutko przekierowuję na pożądane w danej sytuacji i za to pożądane zajebiście płacę, mając nadzieję, że mój pies zapamięta z tego doświadczenia na przyszłość, bo uczy się tylko empirycznie, nie opowiesz mu niestety. On musi doświadczyć, musi to przeżyć. W związku z tym mam nadzieję, że on z tego doświadczenia wyciągnie wnioski, że w podobnej sytuacji w przyszłości tak się nie opłacało, a tak bardzo. Oczywiście jest to bzdurą. Nie działa. Mnie osobiście przekonują co najmniej 2 argumenty, że jest to niezgodne z naturą. Jednym z tych argumentów jest matka tego szczyla małego, tego mojego szczeniaka. Kto lepiej wychowuje szczenięta przez pierwsze 2 miesiące życia? Matka czy hodowca? Matka. I ta matka, która dała życie, karmi własną piersią, ogrzewa własnym ciałem, chroni te szczenięta jak potrafi, dba o nie, masuje, wylizuje brzuszki, sprząta po nich. Ta sama matka, jeśli trzeba, to pogrozi szczeniakowi spojrzeniem. Jeśli trzeba, to mruknie. Jeśli trzeba, to warknie. Pokaże kły. Jak trzeba, to szczeknie. A jak trzeba, to złapie za karczycho, albo przyciśnie łapą do ziemi, albo złapie za kargi, dociśnie. Unieruchomi, pokaże swoją przewagę fizyczną, swoją siłę. I po co ona to robi? Chce mu zrobić krzywdę? Jej zadaniem jest wychować szczenięta w dyscyplinie i współpracy, ponieważ niezdyscyplinowanego gnojka żadne stado w przyszłości nie zaakceptuje. Albo go zabiją, albo odtrącą. Na jedno wyjdzie, nie przetrwa. Jeżeli chce przetrwać, musi współpracować. I ona go tego uczy. A ucząc, nie używa tylko bodźców pozytywnych. Zgodne z naturą? Ja myślę, że jak tak słucham tego, to dalej się przybijam tej psychoterapii i także to chyba ludzie też powinni zacząć stosować. Tak. I drugi argument to znowu to, co mamy w głowach. Pozytywne my też. Wychowanie, mamy tego skutki dzisiaj. Właśnie. Tak jest. Taki, społeczeństwa nieprzystosowane. Tak jest. To było modne wiele lat temu w Skandynawii, w Anglii, ale już od lat są tam głosy, że to się nie sprawdza i wyrosło pokolenie ludzi z depresjami, nie radzących sobie w życiu z problemami, przychodzą depresanci do ciebie na leczenie takich właśnie z psami? To znaczy, nie pamiętam, teraz... żeby ktoś się przyznał, że przychodzi na leczenie z psem, w sensie swojej depresji.
ale wiele osób mówiło, że bardzo im pomogły te relacje z psem i uświadomienie sobie tego wszystkiego w życiu codziennym. Właśnie jak sobie, jak słyszą to wszystko, jak to rejestrują, obserwują, to wiele głosów było takich, że bardzo im pomogło to w różnych takich sytuacjach trudnych, życiowych, przebrnąć sobie przez to. Kiedyś jak tutaj przyjeżdżał do nas, a ja też tam jeździłem do Szwecji na takie treningi związane z tą moją branżą, to był taki szwedzki trener i właśnie opowiadał taką anegdotę, że ktoś tam miał buldoga czy coś takiego i mówi, że nie wiem, czy to była właśnie ta pozytywna szkoła wychowania tego psa, ale to był tak już zniewieściały pies, że on wychodził, oleje. To już, nie on nie wyszedł już, nie? I mówi, stary, zobacz, co się stało, nie? Że pies, potomek wilka, nie wychodzi na deszcz, nie? Boi się, że się zmoczy, nie? I po prostu się wróci. To jest dla niego nieprzyjemne. No i to trochę tak jak właśnie z nami. Niedaleko trzeba. Są ludzie, którzy całe życie to tak właśnie, no praca, bo muszą, a później kanapa, telewizja, może internet teraz, no i tyle. Jakby się miał spocić, zmoczyć, to kurczę, no to stan przezawałowy prawie, nie? Bo po co? Nie? Tak jest. A są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie innego życia, jak tylko ubrać się i zasuwać, co zmoknę. No co z tego? Tego się nie umiera. Pewnie, że zmoknę. Tylko teraz kwestia planowania. Muszę przetrwać. Jeżeli to jest zima i zmoknę, to muszę mieć możliwość się po prostu wysuszyć i przebrać. A w lecie, to jaki to jest problem? Utrata energii, to się wszystko ściśle wiąże z naszymi potrzebami przetrwania. A ja się zapytam, tak, bo to też mnie ciekawi, czy to jest prawda, że te psie lata liczą się razy 7? Nie do końca tak. To znaczy, są różne badania. A no ja nie, się tak składam... Jak to jest, jaki ten wiek? Pierwszy rok, znaczy też inaczej, niektóre rasy dojrzewają inaczej, szybciej. Z reguły mniejsze rasy dojrzewają szybciej, małe psy. Większe są dłużej dziećmi. Może też dlatego, że łatwiej było im przeżyć. Może tak. I niektóre rasy też dojrzewają czasami dłużej. Ale uogólniając, ocenia się pierwszy rok rozwoju psa jest odpowiednikiem 12-14-letniego rozwoju człowieka. Pierwszy rok. Później procesy rozwojowe wyraźnie spowalniają i ten drugi jakiś jakoś 7, a reszta tak mniej więcej po 5. Czyli dwuletni pies jest odpowiednikiem 19, 20, 21. I teraz to już facet wystarczy. Taki dojrzały. No właśnie, nie tak do końca. Sami wiemy, co się ma w głowie w wieku 19 lat. Dowód osobisty. Ale masz go łatwo ułożyć. Właśnie. Masz 19 idziesz lat, do wojska. Masz dowód w kieszeni osobisty, masz prawo wyborcze, możesz już odpowiadasz jako dorosły człowiek. A czasami dla bezpieczeństwa tego 19-latka należałoby ten dowód złamać, go jeszcze połamać, spalić, poczekać parę lat, zanim wyda się. No ale zdolności rozrodcze ma, no to musi jakiś odpowiedzialność. Zdolności rozrodcze ma, jak ma 14 lat i 15. No to niech bierze odpowiedzialność, jak w dżungli. To właśnie, ale w dużej mierze tutaj też to się przesuwa i szczerze mówiąc, ja też na przestrzeni lat pracy z psami mam okazję zaobserwować to, co powiedziałeś odnośnie tego buldożka, prawdopodobnie francuskiego, że tak jak nasze pokolenia, dawniej żyliśmy bardziej chyba tak pierwotnie, może nie, bo tam bezpadnie, ja nie mówię o prehistorii, ale mówię o tym, że bardziej surowo. Ale mówimy to w niedalekie czasy, bo to są czasy moim zdaniem po wojnie zaraz. No nie? Tak. Ludziom chodziło o tym, żeby przeżyć, tak przeżyli jest. I po prostu żyli razem, mieli inne priorytety, inne wartości, bardziej żyli razem. Tak, to prawda. I też szybciej musieli dojrzeć. Natomiast dobrobyt powoduje, że no nie ma się do czego spieszyć. Dawniej, czy jeszcze 40 lat temu, na przykład 21-22-latka, to jak już nie była mężatką, to już była stara panna. A dziecko to już 22-23 lata, to powinna być norma, bo jak nie ma, to coś jest nie tak. Ja pamiętam, jak u nas na wsi nawet było, że 25 lat już był stary kawaler. Dokładnie. A dzisiaj? Gdzie, do czego się mają spieszyć? Zmiany. Tak jest, no przecież 30-latek dzwoni do mamy, mama, gdzie są moje skarpetki, bo mi się skończyły, tak na przykład. No właśnie, no przygotowanie do samodzielnego życia w przyszłości. Teraz nie musimy tak bardzo, właśnie z racji dobrostanu. Żyjemy na tyle, powiedzmy, komfortowych warunkach, przynajmniej na razie, że te pokolenia młodsze nie są przygotowane do takiej walki, do tego, żeby szybko dojrzewać i szybko brać odpowiedzialność za siebie i za innych i tak dalej, i tak dalej. To tak samo widać po psach. Też nie w takim przedziale, ale rzeczywiście
są psy rasy, które są tak traktowane typowo użytkowo i one rzeczywiście, widać po nich, szybko dojrzewają, szybko są odpowiedzialne i ta praca jest właśnie tym bardziej, na takiego psa trzeba być przygotowanym, bo od szczeniaka trzeba nad nim pracować. Nieraz jest tak, że ktoś, właściciel owczarka belgijskiego Malinois, a teraz modne, obudzi się, jak ten pies już stanowi zagrożenie dla niego i dla rodziny i oddaje. Znam przypadek, znam psa, który wrócił do hodowcy w wieku 6 miesięcy, bo właściciel sobie jeszcze z nim jakoś tam radził, ale pies zaczął ustawiać pozostałych domowników. 6-miesięczny szczyl. Jego córka, jak przechodziła koło kosteczki jakiejś tam zabawki, to została upomniana. Ten pies warknął i uderzył w rękę dziecka. To jeszcze nie było zmasowany atak, ale to już było, ej, nie, jak śmiesz, to jest moje. Już ich ustawiał. Jak jego nie było w domu, on ich ustawiał. To już było wiadome, że tam będzie źle. A jaki jest taki, nie wiem, odnotowany maksymalny wiek, do jakiego pies w ogóle dożył? Dożył? Mhm. Ile w ogóle średnio żyją psy? To też zależy od ras. Są rasy obarczone genetycznie i... Dog niemiecki na przykład. I wiek 10 lat to jest dla niego sędziwy wiek. A prawda jest, 8... że one też że zawał, tak? Że pikawa? Bywają. Bywa tak, to prawda. Że serce jest tak po prostu zmęczone. Mają problemy z układem krążenia. Owczarek niemiecki z reguły to 12 lat najczęściej. No to też indywidualnie, no, jak z ludźmi, tak? Belgijski czasami też 12, 14, 13. Red Rivery 15, mniej więcej 15, 16, czyli Labradory, Goldeny, Flety. A jest jakaś rasa, co żyje długo? Najczęściej małe kundle. Czyli te spod sklepu, takie gdzieś tam za sklepu? Tak, tak. Takie mocarze, co się w naturze urodzi. Mieszanka genów powoduje, że z reguły są po prostu zdrowsze. Nie są obarczone tak genetycznie. I o ile dobrze pamiętam, tutaj nie chcę przekłamać, ale jakiś tam rekord aktualnie jakiś Guinnessa długowieczności psa, to było chyba 23 lata, jakaś kundelka niedawno nawet zeszła. To ja ci powiem tak, ze swojego podwórka, jak byłem mały, to przynieśli właśnie takiego jakiegoś szpeca gdzieś tam znalezionego, czy gdzieś tam kundla jakiegoś, no i dożył 18 i zginął tragicznie przez to, że już no, trochę był głuchy chyba i ślepy. Jasne. No i zasnął sobie pod samochodem, nie? Jasne. Brat go rozjechał, ale 18 przeżył. Tak jest. Więc gdyby nie ta głuchota i ślepota, to niewykluczone, że jeszcze by tam parę lat miał szansę przeżyć. Już zębów nawet nie miał. Tak jest. Tak jest, to prawda. Także te kundelki z reguły. Rasowe psy rzadko. No, trzeba byłoby popatrzeć, poczytać statystyki, czy ktoś prowadził takie badania, że któraś rasa dłużej, krócej. No, to z mojego podwórka, z mojego doświadczenia, to wiem mniej więcej to, co wymieniłem. Zagadnienia, jakim są sporty kynologiczne. Mondioring, ring francuski, KNPFL i IGP. Mhm. O co w ogóle chodzi tutaj? Skąd to się wzięło? Na jakie potrzeby zostało stworzone i czy pod to faktycznie jest stworzona jak gdyby dana rasa? Nie, dana rasa nie. Rasy są starsze niż te sporty. W każdym bądź razie tworzą się rasy cały czas, ale jeśli chodzi o te regulaminy sportowe, to są opierane... No, część z nich o użytkowość. Na przykład właśnie mondioringi, sporty ringowe wywodzą się bardziej, mają bliższą genezę użytkowości tych psów służbowych, które rzeczywiście mają walczyć, te psy, które mają, nie mówimy o ringach między psami, tylko mówimy o walce z przestępcami. Tam ten pies musi być sprawny, bezwzględnie twardy, bo tam każda słabość może skutkować tym, że nie przeżyje tego, bo mu gość wbije śrubokręt w głowę i tyle. Nie? Także ten pies ma być skuteczny, jak najbardziej skuteczny. Dlatego te sporty są obwarowane regulaminem, no bo jeżeli to jest sport, nadal jest to sport. Czyli jeżeli mamy oceniać zachowania psa, zespołu, bo tam zawsze startuje zespół, człowiek z psem, jest punktowany, jest jakiś tam zestaw regulaminowy określonych ćwiczeń, zaczynają się w taki czy inny sposób, kończą się w taki czy inny sposób, przebiegają tak czy inaczej. Jest to obwarowane, powiedzmy, opisami regulaminu i są. Jest punktacja, jest to oceniane. Także nadal jest to sport, ale te sporty, mondioringi na przykład, są bliższe tych użytkowych
powiedzmy, oczekiwań. Natomiast IGP to jest typowo sport taki, powiedzmy, dla przyjemności bytowania, bycia z psem. Czyli to są te drabinki, takie tunele? Nie. Drabinki, tunele, takie, jakieś takie biegają, rzeczy, to jest agility. Robią slalom. To jest znowu agility. IGP to jest sport, który wiąże ze sobą trzy dziedziny. Pracę węchową na śladach, część to jest tropienie, posłuszeństwo i obrona. I to się nazywa taką właśnie matką, znaczy to IGP to jest taką właśnie królową sportu, tak jak u nas lekkoatletyka, powiedzmy. Takie MMA psie. Coś takiego. To jest tak jak u nas lekkoatletyka, to jest to IGP, bo łączy ze sobą właśnie zarówno pracę tropienia, pracę na śladach, pracę węchową na śladach, posłuszeństwo i obrona. I te psy muszą być dosyć wszechstronne. Jak w każdej dziedzinie, specjalizacja daje wyższy poziom. To jest jasne. Natomiast tutaj ocenia się zarówno to, to i to. I na Mistrzostwach Świata Psów właśnie obrończych z regulaminu IGP, no to tam te psy muszą świetnie tropić i współpracować. A taki wilczak do takiego IGP to niby nie pasował? Nie, dlatego że właśnie coś za coś. Z jednej strony psy, które mają świetną obronę i są specjalizacją, mają obrończą, specjalizację obrończą, czasami zawodzą na śladach. Mają niskie punktacje na śladach, bo specjalizują się w obronie. Dlatego wygrywają z reguły te najbardziej uniwersalne rasy, czyli właśnie owczarek belgijski, malinois, owczarek niemiecki. Czasami się tam pojawia Rottweiler, lżejszej budowy, szybki, zwinny. Czasami się pojawia na tych wysokiej rangi zawodach, pojawia się na przykład jakiś terrier rosyjski, schnauzer olbrzym. Czasami tak, Doberman, zdarza się, ale jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na statystykę 140-150 psów na Mistrzostwach Świata Psów Obrończych, no to 135 na 150, no to są owczarki niemieckie albo owczarki belgijskie. Kwestia tylko, czy trochę więcej tego, czy trochę więcej tego. Mniej ale to, no dobra, no ja mnie cały czas zastanawiam. Przecież to są owczarek, no to wygląda na to, że są psy pasterskie, nie? Zaganiacze ale, takie. Tak, no. Ale tak jak wspomniałem, w każdym psie jest wszystkie pięć funkcji fizjologicznych. Także ten ma na tyle właśnie wszechstronne, zresztą dlatego tak były popularne, bo były bardzo wszechstronne. Zarówno były wykorzystywane w wypasach, jak i również w tropieniu, bo świetnie pracują nosem, jak również no, podczas wojny były wykorzystywane do pilnowania ludzi, do czujne, sprawne. Czym się kierować przy wyborze rasy psa pod konkretny sport? Tak jak powiedziałem na początku, predyspozycjami danej rasy, ale to też jest mało. Bo można kupić owczarka belgijskiego Malinois, który będzie wybitny, i można kupić przeciętnego. Więc jeżeli mówimy o sporcie, to mówimy o zawodnikach. A zawodnik rywalizuje z innymi zawodnikami. Więc jeżeli mam włożyć lata pracy, no żeby tego psa pokazać, to trzeba się minimum 2,5-3 lata, brzydko mówiąc, no dobra, nie powiem brzydko, intensywnej pracy. Więc jeżeli mam włożyć te 3 lata intensywnej pracy tylko po to, żeby go pokazać, bo jeżeli chcę walczyć dalej, no to ja cały czas muszę pracować, to jest 5, 6, 7, 8 lat. Jeżeli chcę wygrywać, a nie być ostatni, to muszę połączyć swoją wiedzę, im więcej wiem, tym mam przewagę nad konkurencją. Predyspozycje psa. Im lepszego psa kupiłem, tym mam mniej pracy w niego muszę włożyć, tym wyżej, więcej osiągnę w tym samym czasie włożonym. No i włożony czas, ta praca. I żeby wygrać z konkurencją, to coś muszę mieć lepszego od innych. Więc albo muszę nadrobić swoją wiedzą. Jeżeli wezmę przeciętnego psa, to będzie mnie to dużo więcej pracy kosztowało. Jeżeli nie mam tyle czasu, chcę mieć wysokie osiągnięcia przy mniejszym nakładzie pracy, no to muszę mieć i wiedzę, i jak najlepszego psa. Jakie najczęściej są powtarzane mity, czy też nieprawdziwe, krzywdzące informacje odnośnie treningu obrony z psem? Nie zawsze są to mity, bo rzeczywiście dawniej duża część prac obrończych była oparta o przeciążenia psa. Żeby doprowadzić go do realnej samoobrony, żeby pies się bronił naprawdę, musiał się poczuć zagrożony
I dawniej tak było. I dawniej te psy bywały bite, były szarpane, były... Oczywiście nie mówimy o tym, że były, miały być pobite, skopane. Tylko chodziło o to, żeby wzbudzić, tak, żeby wzbudzić w nich tą obronę na wyższym poziomie, to dawniej tak było, że to dawniej to nawet 30 lat temu. Ja pamiętam moje początki, gdzie bardzo mi się to nie podobało, co widziałem, jak niektórzy robią. I jeszcze czasami widzę, jak ktoś robi podobne rzeczy, nie mając wiedzy na ten temat, jak nie wie, co robi. Także to nie było mitem. Psy bywały przeciążane po to, żeby sprowokować go do obrony, żeby walczył ostrzej, żeby dawał z siebie więcej, tak. Natomiast to się nie sprawdza i to jest akurat, często taki pies wymyka się spod kontroli, bo on naprawdę walczy. A my chcemy psa sterowalnego, psa, który kocha to, co lubi. No dobrze, no ale ja ci powiem taką rzecz, nie z własnego doświadczenia też, nawet czytam, niektórzy żołnierze mówią, bo możesz być mistrzem treningu i tak dalej, robić różne dziwne rzeczy. Ja to nieraz na walkach widziałem, czy tam u kolegów, czy ten, tak. że jak przyszedł ten stres, ta emocja, to on tam zrobił 20% z tego, co robił na sali, nie? W wojsku to samo mówię, że tak naprawdę jak była strzelanina i te kulki świstały, to wtedy tak naprawdę było to sprawdzenie w boju, czy ten człowiek naprawdę zareaguje, bo to, że tam on umie manualnie wszystko zrobić i robi picobello, to jest nic. Znaczy, pytanie jest, czy utrzyma emocje, nie? Tak jest. A teraz jak tutaj rozmawiamy, to ta psychologia psia jest chyba podobna, nie? Dokładnie taka sama. Tak jest. Dlatego też inny jest trening dla psa użytkowego, inny jest trening dla psa sportowego. W sporcie to nadal jest zabawa. Są obwarowania regulaminowe, gdzie tam nie ma zagrożenia ani dla psa, ani dla człowieka. Natomiast nawet tropienie na śladach, to żeby to jakoś ocenić, to jest wszystko regulaminowe. Wiemy, są jakieś opcje kształtu śladu, wiemy, że regulaminowo ma być tyle czy tyle przedmiotów, wiek śladu i tak dalej, co się nie ma nijak do użytkowego tropienia, gdzie pies ma być gotowy na różne warunki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo niuansów. Tak samo właśnie tutaj. W sporcie wiemy, że tam pies ma uderzyć w rękaw ochronny, pies walczy z pozorantem, ale też nie jest bity, nie jest kopany. Regulaminowo są na przykład w IGP opisane dwa uderzenia w niewrażliwe części ciała. Mało tego, pałka do uderzenia ma być spreparowana odpowiednio. Ja osobiście miałem sytuację taką, gdzie wspomniany świętej pamięci pan pułkownik Brzezicha musiał dokonać wyboru na te mistrzostwa KDL-u, a nie bardzo wiedział, jak mi powiedzieć, że jestem za młody i mój pies też, żeby wystartować w drużynie, bo miałem zostać w rezerwie. To pozoran miał za zadanie trochę zniechęcić mojego psa do gryzienia i w momencie, kiedy pies złapał rękaw, dostał takim kijem, powiedzmy, witką wierzbową grubszej jakości, że złamał mu na grzbiecie tą witkę. I aż jęknął, puścił, no i to osobiście miałem do czynienia z taką sytuacją, bo dawniej tak było, że to jak pozoran miał wziąć jakiś kij i miał tego psa, po prostu miał pies być odporny na takie uderzenia. Natomiast obecnie nie. Te pałki są spreparowane, to jest z reguły pręt jakiś tam z tworzywa sztucznego, obłożony gąbeczką i jeszcze pokryty skórą. Więc to robi show, jest szum, to pracuje, uderzenia dwa są, ale bolesności osobiście sprawdzałem na sobie, zanim wiedziałem, że mam regulaminowo coś takiego zrobić, bo też pozoruję, już teraz mniej, bo mi się nie chce tyle, ale pozorowałem wiele lat i pracowałem w ten sposób, także te uderzenia są markowane. Mało tego, zadaniem pozoranta jest psa najpierw do tego przygotować, bo jeżeli młody pies od razu zostanie przeciążony, to często jest złamany psychicznie i koniec, on się nie nadaje już do pracy, do sportu, jest zepsuty. Myślę, że jak z zawodnikiem, rolą dobrego trenera jest dawkować zawodnikowi konkurencję, zawody przeciwnika, takie, żeby go wzmocnić, a nie złamać. Myślę, że są zawodnicy, którzy są traktowani jak mięso dla tych, którzy wybitnych. Prawda? Ale też do budowania rankingu. No więc właśnie, także dokładnie, tak, że on ma 40 wygranych walk, tak, właśnie, no tak, tylko z kim walczą. No więc bardzo zbliżone mamy tutaj te mechanizmy, ale to jest ciągle sport i uważam, że wszystko jest dobrze, dopóki sprawia frajdę i psu, i człowiekowi.
Natomiast jeżeli ktoś ma chore ambicje i przeciąża psa, który się do tego nie nadaje, za wszelką cenę stara się osiągnąć z nim jakiś tam sukces i posuwa się do właśnie jakichś metod nie za bardzo okej, czy to właśnie przeciążania psa, czy to dopingiem, bo też zdarzają się i afery dopingowe. Rzadziej, bo no to nie takie pieniądze. Ja nawet nieraz tych na osiedlu, jak widzę te pitbule dowalone, to nie sądzę, żeby one tak naturalnie były zbudowane. No więc właśnie, może być i tak. Także uważam, że no to, co jest niezgodne z naturą, to nie jest zdrowe.